Główna część akcji ewangelizacyjnej w tym roku pod hasłem Zapraszam Cię Jezus odbywała się przez cały weekend, szczególnie wieczorami. Uczestnicy ubrani w charakterystyczne koszulki proponowali gościom festiwalu Sunrise rozmowę i modlitwę. Nie chcemy przekonywać przekonanych, tylko chcemy iść do tych, idziemy do tych, którzy przyjeżdżają i z którymi dzielimy się dobrą nowiną, no, kto chce tę dobrą nowinę przyjąć. Są ewangelizatorzy, którzy stoją, rozdają lotki, służą modlitwą, dzielą się swoim doświadczeniem Pana Boga, ale przede wszystkim idą w stronę, no właśnie, Sunrise'u, tam gdzie jest największe skupisko dzisiaj młodych. Tak jak powiedział papież, idźcie tam, gdzie gromadzą się ludzie i dawajcie świadectwo nadziei, która jest w was. W tym roku scenaria akcji była bardzo skromna, jednak nie zabrakło słynnego już dmuchanego kościoła, który niezmiennie od kilku lat towarzyszy uczestnikom przy stanie z Jezusem, podobnie jak mobilny konfesjonał. Nie ma w tym roku sceny jako takiej, jest wielki wizerunek Pana Jezusa i pod spodem napis z miłości do Ciebie, który przypomina wystarczająco mocno to, co się historycznie stało, że Jezus umarł i zmartwychwstał 2000 lat temu. Jest miejsce, w którym jest bardzo taki prowokacyjny napis Boga nie ma, choć i zobacz, i tam jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Wśród przechodniów nie zabrakło zainteresowanych akcją i jak mówił ksiądz Rafał Jarosiewicz, przystań z Jezusem była raczej dobrze odbierana. Natomiast są też osoby, które mówią, ja nie wierzę, dziękuję, no mówię, no to po to jesteśmy tutaj, jak mieli uwierzyć, skoro im nikt nie głosił, nie? No wiara się rodzi ze słuchania, więc tym, co się słyszy, jest Słowo Boże, więc my jesteśmy po to, żeby mówić o Bogu, który wychodzi naprzeciw człowiekowi i który szuka człowieka. No, Bóg jest dżentelmenem, nie wchodzi tam, gdzie jest niechciany, więc próbujemy to robić, dzielić się dobrą nowiną. Zasadnicze miejsce to jest właśnie przy bramach Sunrise, bo nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że od kilku lat to jest bardzo specyficzna sytuacja, że przed bramami gromadzą się setki ludzi, którzy stoją i są bardzo chętni do rozmowy. Akcja Przystań z Jezusem odbyła się w Kołobrzegu już po raz ósmy. Ewangelizacje trwały od piątku do niedzieli.